Mieszkańcy Bakałarzewa 21 października nie wybiorą radnych. W gminie został zarejestrowany jeden komitet, 15 chętnych i to oni będą bez głosowania stanowić nowy samorząd tej gminy. Wiadomo także, że na stanowisko wójta wystartował tylko jeden kandydat, 38-letni Tomasz Naruszewicz. O tym, czy zostanie wójtem, mogą jednak rozstrzygnąć wybory mieszkańców. 21 października wyborcy z Bakałarzewa dostaną inne karty wyborcze niż standardowe. Na karcie głosowania obok nazwiska kandydata pojawią się dwie kratki, a przy nich dwie opcje do wyboru – tak i nie. Jeśli kandydat uzyska więcej niż połowę ważnych głosów z wybraną opcją tak, zostanie wójtem. Jeżeli natomiast zwycięży opcja nie, wójta gminy Bakałarzewo wybierze 15-osobowa rada, której skład już można obejrzeć w wyborczym serwisie PKW, choć ma ona póki co charakter listy kandydatów. Trudno jednak wyobrazić sobie, że radni wywodzący się z tego samego co kandydat na wójta komitetu wybiorą kogoś innego. Taka możliwość wprawdzie istnieje, ale jest to dość mało prawdopodobne. Zatem można uznać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w Bakałarzewie jest już po wyborach.